I witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy pierwszą w nocy, poniedziałek, 29 maja, a to jest Gothic 3. Proszę bardzo. Panie i panowie, kontynuacja zadań w okolicy Montery. Jakieś tam zadania buntowników, strzelanie z ucha, pierdoły. Ale znowu kolejny odcinek zaczynamy radą widza, a w zasadzie widzów, bo rzekomo, mimo że zdobyłem w poprzednim odcinku tutaj Dragota, w tym miejscu chyba, to podobnież był tu jeszcze jeden, którego... A jest faktycznie, ty. Ale nie widziałem wcześniej, bo zauważcie, i tekstura, i model, no nie wyróżnia się z otoczenia w tym miejscu. Jak wyglądają nasze zadania? Przede wszystkim w Ardei nic już nie wykonam. Wychodzi na to, że... Montera. Cape Dan też jest zablokowane, wracamy do Montery. I pytaliście mnie, o co chodzi z tym konceptem, że głodny sytego nie zrozumie. No panie i panowie, jak nie miałem RTX-a, to chciałem RTX-a. Jak mam RTX-a, to nie używam RTX-a. Dlaczego? Bo mi nigdy nie zależało na grafice. Mi zależało na FPS-kach, także w tym wypadku, czy gram na Ultra, czy na Very Low, akurat to nie będzie miało wpływu na ilość FPS-ów, bo zarówno na wysokich i niskich Gothic nie obciąża karty. Natomiast ja preferuję po prostu brzydką grafikę. Brzydką to jest oczywiście relatywne, bo dla was brzydka, dla mnie ładna. Ja po prostu lubię taki rodzaj grafiki. Przykład. Ja nie interesuję się motoryzacją. Nie miałem auta, chciałem dobre auto. Mam Jaguara i prawie nim nie jeżdżę. Rozumiecie? Nie każdemu... To jest tak, jak się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Dają, to jest pierdolenie. Natomiast nie dają tak dużo, jakby się zakładało. Jak nie masz, to ci się wydaje, że 8 razy, 8 tysięcy razy bardziej będziesz to doceniał, a jak masz, to stary hookers. Rozumiecie? Taki koncept, że głodny z tego nie zrozumie. Bo jak jesteś głodny, to ci się po prostu myślisz, że opierdoliłbyś konia z kopytami. A jak już zjadłeś, to mówisz, stary... Położyłbym się. Rozumiecie? Taki jest właśnie koncept tego wszystkiego. Ale już wracając, zabijamy wilki. I znowu ten questik. No chyba nie muszę mówić, że wilki to nemezisy jakiegokolwiek builda. Ale na tym łuczniku nie najgorzej. Z tym, że no nie da się abuzować, bo cholerniki mnie są w stanie gdzieś tam skrócić. Także trzeba niestety nadrabiać ten dystans i nie wykajtujemy po prostu cofając się do tyłu. Tylko faktycznie trzeba odbiegać. Na sprincie. Jebut! Aha. I tak jest dobrze. Tak padają na 2-3 strzały w większości. I nie wiem, czy to nawet nie jest jakaś delikatnie lepsza wersja wilka, bo jest zabłąkany, a nie zwykły. O kurde. Wow, 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 wow. Spokojnie. Nie mam jakiegokolwiek leczenia. To znaczy mam tylko takie uselessowe. Po 8, po 9 punktów leczenia. No, roślinki chyba wjadą. Ja pierdoli, jaka buła, ty. Przepraszam, to nie było w planie. I to leczenie mi ryje psychę. Gulasz dziczyzny. To jest mega fajne. Tylko ma składników 8000 znowu. Także zanim stworzysz taki gulasz, to dwa razy się odechce. Nie wierzę, nie wierzę. To jest kurczę... Serce mnie piecze, jak nie trafiam z 5 metrów. Tu chyba można... Ty! Wy widzicie, jakie oni buły sprzedają? To jest popierdolone, że głupi wilk się zacina. Głupi wilk za 100 dosłownie jedno ugryzienie, co jest? Czyli one musiały być ewidentnie mocniejszą wersją. Nie wiem, czy będę w stanie przejść gierkę nie ładując w HP. Nawet grając tym łucznikiem. Teoretycznie, jeżeli wilk mnie niemalże one-shotuje, no to taki, powiedzmy, ork elita skuszy zdecydowanie na ciosa. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. No i... Terror. A co gdyby rzucić terror na tego dziadka tam w Ardei? Też teoretycznie by zapomniał, co się dzieje wokół niego. Czekaj.
Wilki zabite, dziki jeszcze i tego jegomościa trzeba się pozbyć, co tutaj siedzi. 20 HP mam co prawda. Paczki z bronią. Wiecie co? To jest najpiękniejsze, że ja nie potrzebuję HP, ja mogę ich bić na jednym punkciku. Tak długo jak nie mają broni dystansowej. Jakie masz zadanie? Szukam sposobu na pozbycie się strażników z obozu. Niestety orkowie podniosą alarm, jeśli tylko zauważą co... Nie możemy stawić im czoła w otwartej walce. Jest ich zbyt wielu. Zbyt wielu... Dobra, ja to skipuję. Odwrócenie uwagi z strażników z obozu. No wezmę ten questik, ale... Ty, a to nie było questa, żeby ich zabić? Czekaj, czekaj, bo ja o czymś nie wiem. On ma łuk tak w ogóle. W tym samym miejscu Wilk się zacinał i Daryl się zacina, co jest? To musi być miejsce, w którym kilka waypointów się, że tak powiem, przecina. Zobaczcie. No chłop się ewidentnie zaciął. To strzelanie z łuku to też jest. Żeby używać łuku w tej grze, to nie można być okularnikiem tak jak... No, o tym mówię! Ja pierdoli. Dead. Zobaczmy, jeden padł. Teraz pytanie, czy jak drugi padnie, czy tu jakiś questik się zupdate'uje, bo kojarzę, że ich przecież zabijałem. Oj, ten też się zacina w tym samym miejscu. Co tu się dzieje? O, ta area tutaj. To jest jakiś trójkąt bermudzki gotikowy. AI w ogóle nie funkcjonuje. Aha. I nie ma żadnego update'a. No to wczytujemy. Szybkie nocne spanie, co by zregenerować się. Tylko oczywiście nie ma łóżka nigdzie w okolicy. Tutaj. Niewolnik. Jakiś raport z niewolników. Idziemy chyba zabić te agresywne dziki, które to, z tego co pamiętam, powinny być tutaj w lesie. Ty. Bizony, ale nie bizony mnie interesują. Bizona mogę zrobić na spróbówkę, bo zauważcie, ja mam tego grubego zwierza pasywkę i zobaczmy, jaki damage dla bizona w głowę. Nieduży. Tyle, że no bizony lepiej się opłaca robić z halabardy, pamiętam, bo one mają dziwny, wolny atak. No i w miarę to idzie nawet. Ja pierdolę! Ty, niedobrze. Kondycha, kondycha. Czyli robimy tak... Padam na bułkę, jak te bizony się na mnie rzucą. No właśnie, 60 HP. No i o tym mówię i nie robimy bizonów. A zębacz, 700 HP. Ajajajajaj. Niedużo odbieram zębaczom. I one też mają te chore, kurcze, animacje. Ale krótki zasięg, zębacza łatwiej zabić z tej halabardy jak z łuku na to by wychodziło. Czyli znowu, no mobilność tych buildów, to jest najpiękniejsze. Wcześniej halabardą ogólnie na wszystko niemalże jest najlepsza. Niemalże. Po co jak trafiają się potwory, które przeskakują animacje typu goblin, to wtedy łuki, to jest piękne. Plastyczność tych buildów. Zrobię chyba zadanie Hyuga, bo on miał coś, problemy w jaskini. Co jeśli zwrócę ten przedmiot? I zbadam jaskinię. Tu na pewno będą pełzacze. Bo pełzacze były i w zwykłym gotiku. O, a propos, ja nie zbadałem tej jaskini, bo kiedyś były prośby, żeby zrobić tę jaskinię w zwykłym gotiku. Ja oczywiście to skipnąłem. Później zrobiłem ją częściowo. No i pełzaczy miliard. To jest bardzo zły znak. Pełzacz robi mnie na dwa ciosy. O kurde. I o tym mówię, przełożyli model. Przełożyli model z gotika jedynki czy dwójki do gotika trójki. I teraz głowa pełzacza jest w innym miejscu niż fizycznie figuruje. Jak walisz w banie, to przelatuje przez model.
Tego właśnie nie lubię. Wszystko się zgadza, model ładny, bo model pamiętamy z poprzednich gotików, ale model nie figuruje, nie jest do jednego hitboxem, o tak wam powiem. Wód szkieletów. Aha. To już mogę sobie odpuścić. Nawet nie testowałem damage'u, ale ja wam powiem, że najprawdopodobniej po 5 HP bym im odbierał. Także skip. Gdzie były te cholerne dziki? Czekaj, czekaj. Coś tu jest nie halo. Wyprawa do jaskini, zabij krowy. Złodziei ziarna, czyli kapitan Hugo. Tu nie ma żadnego zadania z dzikami. Coś mi się chyba popierdzieliło. W takim razie idziemy do Masona. Albo do Dominika. Tam był ten chłop, który nas zaczepił w połowie drogi do Montery, zdaje się. I mieliśmy 3 dni in-game na wykonanie tego zadania, na zareportowanie się u kogoś tam. Więc teraz pójdę. Powiem mu, że zareportowałem się u chłopa i questik zakończony. I ścierwojad powinien paść na ciosa. No i padł. Esasito. Czyli jak on się nazywał. Dominik, no właśnie. Widziałem się z przywódcą najemników. I czeka na daninę z tej farmy. I pokaż swoje towary. Oczywiście nie ma strzał, jak żeby inaczej. Ma jakieś pierdoły. A, i mówiliście, za co bardzo dziękuję, że te butelki używa się na krowach, żeby wypełnić mlekiem. Teraz pytanie, mleko regeneruje, no to niezłe statystyki regeneracji. Ale to nieistotne, bo prawdopodobnie mleko używa się do jakiejś formuły gastronomicznej. Także wykorzystamy to prawdopodobnie później. Biorę strzały. I ten rogowy łuk, ale to w przyszłości. Czy ja mam zapomnienie? Dalej nie mam zapomnienia. Czy wrócę na chwilę do Montery, zobaczyć się z sobotą. Tutaj było coś odnośnie najemników, przepraszam, niewolników. Chyba nieprzyjaźń. Top. Aha. To jeszcze raport. I wydaje mi się Montera na ten moment over, bo nic tu więcej nie zrobię. Jakieś tam zadania typu zabijanie to raczej nie, Sanford. Nie. A, tu był niewolnik. Nie bij mnie, proszę. Co z chatą w pobliżu twojego domu? Mówisz o tej starej... Stoi pusta. Co do naj... Danina od Dominika i tyle. Montera na ten moment over. Jeszcze może ewentualnie Bazir, ale nie, Bazir też nic nie ma. Jak to wygląda? Można pójść do Faring albo Trellis. Jesteśmy w Monterze, najbliżej byłoby stąd do Goty. Ewentualnie z Ardei do Faring. Wiecie co? Idziemy do Faring. Kurcze, wargi po drodze. Ale ja to skipuję, nie walczę tu z niczym, bo znowu wargi to mnie... Jeżeli... Wilk odbiera mi 100 HP, to taki warg prawdopodobnie one shot. Po prostu trzeba przebiec się. Tutaj wątek z trollami obok. Zakładam, że ten łuk to będzie odbierał po 10. Niestety. Sprawdźmy, damage test na trollu, bo troll znowu ma jakąś redukcję obrażeń. Straszną, 1200 HP, gdybym odbierał tak jak ścierwojadowi po 500, ale to niemożliwe. 40. No to. Stary. Niestety na trole. O kurde, ja wczytuję. Na takie trole idealnie siądzie halabarda, bo tam można spamować, no i sami wiecie, rozumiecie. Pamiętacie, jak wygląda walka z trolami. Jakąkolwiek bronią, czy to będzie halabarda, czy broń jednoręczna. Także skip, Rocco. Pierścień za 250, no... Daj mi ten pierścień. Pierścień siły. Tfu! I jaskinia Rocco. Czyli znowu, questik typu zabij 5 goblinów. Ale mnie interesuje ta jaskinia, bo tu teleport. I jeszcze chyba będzie grób do przekopania. A, jest, skarb. Tylko na to spójrz. Kosztowności, no właśnie. A pamiętacie zadanie tutaj? Biżuteria dla Marlo?
Złote pierścionki, naszyjniki srebrne, złote kielichy, szkatułki. Kupi wszystko. Kiedy przyniesiesz mi trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Ale jakiego... A, ty! Dobrze, że mamy teleport. Bo Capedan... I a propos kosztowności, to Phil chciał chyba paczki z bronią. Dokładnie, paczki z bronią. I z powrotem Faring. No i tutaj skip, 1000 dialogów, mnie to wszystko nie interesuje. Wszystko na zasadzie typowe fetch questy, informacje. My to już wie. My? I czy on ma coś? Ma gulasz, ma worki soli, które oczywiście biorę. Do gotowania, jakieś pierdoły, rum, grog. I znowu rum, grog. Do czego to służy? Najprawdopodobniej baza do gotowania czegoś tam. Jakichś potężnych, albo alkoholi, albo potraw. Gorok. No to mamy problem. Nie no, śliczna ta. Wygląda jak Predator. Dosłownie, wygląda jak Predator. Skip te dialogi, napisz. Wszystko się skończy. Wilson. Tylko tego nam trzeba. Sprzedaj skórę Gnarowi, to jest easy, ale tu... Łuk gońca leśnego. Ty, ja mogę wziąć łuk zaraz gońca leśnego. Ubranie łowcy, jak najbardziej, ale to by mnie interesowało. Myśliwy gruba zwierzyna. Już ten perk to mniej mnie akurat ciekawi, bo go posiadam. Tutaj zadanko powinno być jeszcze z topielcami obok. Klient, ja mówię, że... No fucking shit, oczywiście, że klient, drogo sobie liczysz. O kurcze. Po 100 sztuk złota za informację to nie. Zdecydowanie nie. Ty, a Tom też ma jakąś taką kurcze ładniejszą, zobaczcie jak ten pancerz wygląda. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy... Prześlicznie. Niewykluczone, że wyjęty jest z jakiejś gierki, a dokładniej podpierdolony, ale to nieważne, bo gra, zbroja wygląda adekwatnie do gry, no i wpasowuje się w ten klimat. To nie to, że wygląda naprawdę jak gdzieś wycięta z kontekstu. Czym jest przełęcz, chcę się przyłączyć, co mam zrobić? No i klasyka. Robisz szybki zapis, wchodzisz tutaj. Aha, i Ali jest obok. Czekaj, czekaj, bo jakaś walka ma miejsce. Ty, oni się pojawili w czasie rzeczywistym, ci bandyci. Przecież ja byłem dosłownie tu obok i nagle się zespawnili. Ale już dead. O, i Micza wychodzi na to, że pominąłem, bo nie kojarzę. Nadal żyją, już broń. W takim razie, Mitch, co tu robisz? A, Mitch daje zadanie na trolle, ale to... No niby zrobiłbym je halabardą. Co się stało z artefaktem? Kurczę, Ali ma tą swoją rutynkę, że on chyba... Właśnie, on teraz idzie do orków. W takim razie ja idę mu podpierdolić jego kamulec. Kufer Alego. Prawo, prawo. O! Pierwszy raz nie jest prawo, prawo, lewo, lewo, tylko prawo, lewo. Ło kurcze, prawo, lewo, lewo, prawo. Dziennik Alego i jakiś tam kamień i mikstura ziemi. Składnik miecza żywiołów? Super. Prawdopodobnie jakiś mega OP artefakt, który jest bronią jednoręczną, czyli kła, kła, kła. Podarunki dla Kana. To możecie sobie poczytać, bo skip. Lore ignorujemy. Ty, ale te składniki miecza żywiołów. I gdzie to jest? Nieważne.
A Jali nagle się pojawił za plecami. Gdzie jest? Jeśli on tak będzie cały czas, Tom? Nigdy do niczego nie dojdzie. Amulet Alego jest oddawany. Kolejny level. Dobrze ci radzę. I wątek z kamieniem przodków. Ja idę zabić te topielce. Co gdybym podjął je przez wodę? Czy by się zacięły? Pytanie za 2 złote. Ty, topielec na 3 ciosy pada. Nie najgorzej. Tylko ja zaraz też padam, bo jestem na 60 HP. Aha. Czyli nie aktywowałem skrypta i nie ma jeszcze topielcy questowych. Topielców? W tym miejscu nie zespełniły się, też fajnie. Skoro Tom mi nie dał tego zadania, czy mógłbym tu zapolować? Nie zawracaj mi głowy. Tom mi nie dał tego zadania, to Wilson? Też nie. Ktoś mi ewidentnie nie dał zadania, bo tam powinny być topielce. Zostałem zaatakowany. To musiała być jakaś banda. Ogłuszyli mnie i ukradli mi mój artefakt. W takim razie ja idę mu pod dolić jego kamulec. Jak teraz dostanę się do zamku? Jestem zrujnowany. Co on pierdoli, że go ogłuszyli? Przecież to ja go... Co? Co jest grane? Ogłuszyli go? Wątek z Gnarem, szukasz skór. Ja mu daję skórę cieniostwora i sprzedaję dla Wilsona. Słyszycie wy to? Ktoś tam walczy. Nie wiem, czy będzie słychać na nagraniu. Ja bardzo cicho słyszę. Walka ma miejsce. Flint daje gorzałkę, wilcze skóry. Co jest w zamku? Jakiś tam wątek Kana, ale normalnie słyszę walkę. Aha, tam się ktoś bije. Jacyś orkowie. Pa, pa, pa. Próbuję trafić w tego roz... A, już nie muszę nawet próbować, bo jest dead. Zobaczcie, jak daleko renderuje NPC-ów. Imponujące, jak na standardy Gothica 3. Jak się kiedyś grało i mgła wojny była 10 metrów od Herosa i grałeś tak jak w Morrowindzie. Piękne. To też powoduje, że zobaczcie, po wielu latach, po tych patchach, po jakichś tam update'ach, modpackach, te gierki to jest zupełnie coś innego niż mieliśmy, bo tak samo Morrowind. Ostatnio grywam Morrowinda, mimo że ścierwo, że drewno, wszyscy płaczecie, że Morrowind to nie jest Skyrim, że to jest najgorsza część Bethesdy. Gameplayowo być może, ale teraz jak odpalisz Morrowinda na tych super shaderach, cieniach, na renderowaniu na 1000 km, to zupełnie inna gierka, bo my mieliśmy wrażenie, że ta mapa jest ogromna, ale nie dlatego, że ona była ogromna, tylko dlatego, że widziałeś na tyle dosłownie, czyli ty efektywnie nosem jak dzik ryłeś tą mapę, nie widziałeś dalej jak na parę metrów. Teraz widzisz, jak ta mapa wygląda i odległość od miasta do miasta jest... No widzisz po prostu z jednego miasta wejście do drugiego. W takim razie mapa nie jest duża, zdecydowanie. A kiedyś się wydawało, że jakieś pasmo gór łączy albo dzieli dwa miasta. No tak, tylko że to pasmo gór to była jedna górka wielkości 8 metr. A przez to, że była mgła, no to sobie człowiek wyobrażał. Próbujesz mnie otruć. Kurde. Ja prawdopodobnie nie zdobędę całej reputacji bez walki na arenie. Czyli wątek Faring, no tu dałoby się zbugować, albo nawet nie wiem, nie bugować, tylko po prostu w ten sposób wejść. Też piękny Gothic 3. Zobaczcie. Jestem w stanie to zrobić? Jestem w stanie to zrobić. No i już. Jesteśmy w Nordmarze teoretycznie. Najpierw gobliny, najpierw jakieś tam ścierwo questy. Wściekły goblin. Jak osa. Goblin typu szerszeń. Kurde, ale ja znowu mam HP 10%. Co tu zrobić na leczenie? Dlaczego tu jest system leczenia tak śpieprzony w tym modzie? I oczywiście ja narzekam, bo nie dodałem punkta w HP, ale nie zmienia to faktu, że... Jakąś regenerację powinni dodać, pasywkę, coś takiego. A, i regeneracji też nie będę miał, bo przecież nie ładuję w HP. Ale ja powiedziałem, że nie ładuję w HP. Nic nie mówiłem o bonusach, jakiekolwiek bonusy, czy z biżuterii, czy znowu z miksturek.
czy z roślin, to wszystko jest dozwolone. Ja powiedziałem, że nie rozwijamy HP. Nie powiedziałem, że nie rozwijamy HP z bonusów. Bo ewidentnie 200 to może być za mało na late game. Tam jest walka w tle. Przez ścianę znowu słyszę tego Radgara czy Rognara. Chłopa, któremu się pomaga oddać kamień. Gdzieś tam do tego grobowca. Aj, piękne bugi. Mogą usprawnić wiele rzeczy, dodać nowe questy. Ale nie usunął bugów i to mi się podoba w community Gothica. Napierdolić kontentu, zostawić błędy, żeby było, że tak powiem, nostalgicznie. O kurcze ty! No tego się... I znowu jest ten mikroboss pieprzony, który ma miliard HP. Niedobrze, bardzo niedobrze. W takim razie widzimy się za 10 minut, jak to wytłukę. Ja użyję pomocników w formie orków, bo to nie może tak być. I zobaczcie, że ten przywódca goblinów nic prawie orkom nie robi, nic. Oni niech się tu biją. Ja nie mam czasu i nerwów. Ja się zajmę tym, co jest istotne, czyli wściekłe gobliny. Którym to odbieram, bo nie mają milion armor rating. No i to jest damage po 120. Ja rozumiem, że może mieć ten goblin 1200 HP, bo to jest adekwatne do klasy potwora, ale to, że ma 1200 HP i 1200 armora, to już nie jest fair, bo on nie jest 2 razy czy 5 razy mocny, tylko on jest 50 razy mocniejszy, bo ja mu nie tylko więcej muszę odebrać, ale ja mu mniej odbieram na start, więc efektywnie to się mnoży, no. Jaskinia zrobiona, jeszcze tylko ten przywódca, który nie jest objęty skryptem, zauważcie. Nie zabiłem go, a questik wykonany. Po 14 z halabardy. Okej. Ja nic nie robię, naprawdę, nie tyka. No dobra, jeden atak mogę gdzieś tam wykonać. O, jeszcze zebrałem expo, idealnie. Ani kroku dalej. Ale jednak zrobię krok dalej, bo idziemy do jaskini Roko. W sensie oddać questa o jaskini Roko. Oczyściłem jaskinię. I oddałem skóry. I jak oddałem skóry, to teraz będzie wątek z zabijaniem topielców. Czyli dał mi tylko 400 sztuk złota. Przyjmuje. A co z tym? Nie ma nic. W takim razie do udanego po drugiej stronie. O, i dopiero teraz pojawiły się topielce po rozmowie, czyli aktywowałem skrypcik. 2000 stopni Celsjusza. O co chodzi? To jest jakiś prank? Te cholerne bestie są wszędzie. Ja wiem, co to jest, bo ja mam test mode odpalony. Ja mam test mode, bo ja robiłem miniaturki dzięki temu. Coś ewidentnie się zmieniło po tych 20 tysiącach stopni Celsjusza. Czy tam to było 20 stopni, ale było dużo 0 po przecinku z jakiegoś powodu. Aha, całe miasto mi pomaga w tym polowaniu. Topielce dead i Wilson zadowolony. I ten łuk. W takim razie ja sprzedaję cały sprzęt, którego nie potrzebuję. Łuk kompozytowy, jakieś pierdoły. Ale bełty będę zostawiał na late game, bo być może okaże się, że później nawet będę łucznikiem. Przepraszam, kusznikiem. Być może. Nie chcę szczekać, ale wiem, że widzowie chcieliby, bo... Graj kusznikiem, więcej kuszy w grze, łatwiej zdobyć. Także to się jeszcze okaże. Wuda dla Mojoka. Aha, wuda, czyli się trzeba porozmawiać z Flintem. Jakieś wieści, nordmarska Starka. Jakieś znowu losowe dialogi. Co mnie interesuje, lore o chłopach. I teraz, żeby zdobyć Starkę, trzeba pójść do chłopa w lesie, który tę Starkę pędzi. To nie. Atak na Faring, zamek Faring. Ale nadal mi się to nie podoba. No 48 repa. Jako, że mam 110 obrażeń. A Wilson ma łuk, który ma 140 obrażeń.
Tylko 8K kosztuje. Dobra, YOLO. Nauka polowania. Pytanie, czy nie lepiej pójść w 160 najpierw siły, żeby mieć tę halabardę. Wiecie co? Zostawimy to w ten sposób. Biorę ten łuk, gońca leśnego. Nie kupuj łuków, zdobędziesz! Okej. Jak zdobędę, to zdobędę. Ja potrzebuję tu i teraz. I teraz zakładamy taki łuk, proszę bardzo. No wygląda prześlicznie. No i damage będzie pewnie adekwatny. A jeszcze muszę spróbować, wytestować, bo jak działa tutaj system obrażeń? Jeżeli, dajmy na to, mamy 200, czy ja się przebiję przez pancerz i będą później flat obrażenia względem, powiedzmy, 180 obrażeń? Co jeżeli nie przebijam pancerza, a co w momencie, kiedy przebijam? Czy tu dalej redukcja jest procentowa, czy system działa tak jak w Gothiku drugim, powiedzmy? Czy w pierwszym nawet, bo tam był bardziej broken. 10 punktów na rozdanie i zaraz kolejny poziom. To wbijmy poziom 18. O, 20 tysięcy stopni miliusza. Cokolwiek to znaczy. Łoś! Loś leśny! Los leśny! I pytanie, czy los leśny ma coś nowego? Nie. Ale warg może mieć... Expo! 160. No i znowu, pierdolony warg, mimo że to jest niby tylko wilk. A nawet ma defense powiększony. I jeszcze mnie staggeruje. No i zaraz mam dedek. No i mam dedek. No kurde, wilki są popierdolone w tej grze. W takim razie odpuszczane są wilki i zębacze. Zębacze też są przygłupie, ale je mogę nawet zrobić z mojego kijka. Ja muszę zbindować sobie staminkę, bo to bez staminy nie zawalczysz, nie ma nawet opcji. Czy halabardą, czy włócz... No, halabardą bardziej, bo ma większy zasięg, więc tam nawet dałoby się robić zwykłe ataki. Kurde. I teraz klasyka, robisz regenerację. No i na pełnej kondycji można się kręcić. Dobra. Jeszcze wątek z Marlo. Czy ja zdobyłem te błyskotki? No nie. To co on, kurczę, chce? Zobaczcie. Szkatułki mam 3, a on chciał 3 jakieś tam... Czego on właściwie chciał? Złote pierścionki, naszyjniki, srebrne, złote kielichy, szkatułki. Kupi wszystko. Przynieś mi trochę kosztowności. I nie wiadomo, o co chodzi. Javer. Coś tam odnośnie modpaka. Ratunek. Zapytaj po bliskich kowali, prawdopodobnie oni ci pomogą. Dobra. Nieważne. Nawet nie chcę mi się wczuwać w to. Nauka walki i siła. Przypominam, potrzebujemy 160 siły na halabardę, czyli w zasadzie jeszcze jeden level. I jako, że mam czy nie mam? Ty. Jeszcze chyba będzie potrzebna broń dwuręczna. Poziom pierwszy. I wytrzymałość 200? No to już sobie zaprzeczam, bo mówiłem, że wytrzymałości nie będziemy rozwijać, a wychodzi na to, że to tych 200 punktów rozwiniemy. Ale to już w przyszłych odcinkach, także trzymajcie się bardzo gorąco, panowie. W przyszłym odcinku prawdopodobnie halabarda wjeżdża na salony.